Młodzi Polacy bardzo polubili studia doktoranckie. W tej chwili mniej więcej 40 tysięcy studentów uczestniczy właśnie w studiach doktoranckich. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że tylko co najmniej połowa zakończy te studia sukcesem, czyli po prostu zrobi doktorat. Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, szukać powodów, pytać ekspertów i okazało się, że takim głównym powodem, może nie jedynym, ale głównym powodem tej sytuacji jest fakt, że wraz ze studentami idą subwencje państwowe z resortu szkolnictwa wyższego na uczelnie. To znaczy im uczelnia ma więcej studentów, tym lepiej się miewa, bo dostaje po prostu pieniądze za każdego studenta. W związku z tym ochoczo ogłasza nabory na studia doktoranckie, ale później już nie interesuje się tym, czy studenci te studia skończą. To na pewno nie sprzyja rozwojowi nauki. Ta sytuacja nie jest dobra dla polskiej nauki i potwierdzają to nie tylko nasze obserwacje, ale przede wszystkim obserwacje ekspertów, których poprosiliśmy o komentarz do tej właśnie dziwnej sytuacji na uczelniach.